Rozdział ósmy. Kamieni na szaniec. Aleksandra Kamińskiego nosi tytuł Zemsta i jest pełen emocji, dramatyzmu oraz głębokiej refleksji. W tej części dzieła poznajemy inną perspektywę walki o wolność, ukazaną przez pryzmat doświadczeń bohaterów w kontekście tragicznych Widerzen i pragnienia zemsty. Zemsta to słowo o wielu odcieniach, to pragnienie odwetu za krzywdy i zbrodnie. To tutaj, w cieniu tragedii i bólu. Bohaterowie stają przed wyzwaniem moralnym, jakim jest dążenie do sprawiedliwości. Ich dni są pełne niepewności i strachu, ale także determinacji i odwagi. Rozdział otwiera się sceną codziennego życia w okupowanej Warszawie. Bohaterowie, wśród których są Alek, Zośka i Rudy, stają przed wyzwaniem, jakim jest konieczność odpowiedzi na zbrodnie i pragnienie zemsty. Ich dni są pełne niepewności i strachu, ale także determinacji i odwagi. Bohaterowie, jako członkowie grupy, są odpowiedzialni za zbieranie informacji i koordynowanie działań. Ich umiejętności analityczne i zdolności organizacyjne są kluczowe dla sukcesu misji. W tym rozdziale widzimy, jak bohaterowie z determinacją i rozwagą prowadzą swoich przyjaciół przez niebezpieczeństwa, które czyhają na każdym kroku. W jednym z kluczowych momentów rozdziału, bohaterowie biorą udział w akcji dywersyjnej. Ich zadaniem jest zdobycie ważnych dokumentów od Niemców. Mimo wielkiego ryzyka i strachu, bohaterowie działają z zimną krwią i precyzją. Akcja kończy się sukcesem, ale nie bez strat. Jeden z przyjaciół zostaje ranny, co dodaje dramatyzmu i pokazuje realia wojny. W trakcie rozdziału bohaterowie zastanawiają się nad sensem walki i ofiary, jaką każdy z nich musi ponieść. Ich refleksje są pełne bólu i smutku, ale także nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka o wolność jest trudna i pełna poświęceń, ale są gotowi na to, by Polska mogła być wolna. Ich myśli są przepełnione tęsknotą za normalnym życiem, za czasami kiedy mogli być zwykłymi ludźmi, cieszyć się spokojem i wolnością. Bohaterowie marzą o pokoju, o świecie, w którym nie będzie wojny i cierpienia. Ich marzenia są jak balsam na ranę, są ukojeniem dla duszy zmęczonej walką. W tym rozdziale poznajemy także inne postacie, które wraz z głównymi bohaterami walczyły o wolność Polski. Każda z nich jest inna, każda ma swoją historię, ale łączy je wspólny cel i pragnienie wolności. Ich losy splatają się w jedną wielką opowieść o walce, odwadze i poświęceniu. Rozdział kończy się refleksją bohaterów na temat przyszłości. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka może ich kosztować życie, ale są gotowi na to poświęcenie. Ich myśli są pełne determinacji i wiary w zwycięstwo. Wiedzą, że walka o wolność jest najważniejsza i są gotowi oddać życie za Polskę. Streszczenie to jest jedynie krótkim ujęciem treści rozdziału, a pełne zrozumienie i aprecjacja dzieła Aleksandra Kamińskiego wymaga głębokiej analizy i refleksji. Kamienie na szaniec to nie tylko opowieść o walce i poświęceniu, ale także o przyjaźni, miłości i nadziei. To dzieło, które każde dziecko powinno przeczytać, aby zrozumieć, co to znaczy być odważnym, co to znaczy walczyć za swoje przekonania i co to znaczy kochać swoją ojczyznę. Rozdział 9 Kamieni na Szaniec Aleksandra Kamińskiego nosi tytuł Śmierć i jest pełen emocji, dramatyzmu oraz głębokiej refleksji. W tej części dzieła poznajemy inną perspektywę walki o wolność, ukazaną przez pryzmat doświadczeń bohaterów w kontekście tragicznych wydarzeń i nieuniknionej śmierci. Śmierć to słowo o wielu odcieniach to koniec, ale także początek. To tutaj, w cieniu tragedii i bólu bohaterowie stają przed wyzwaniem moralnym, jakim jest dążenie do sprawiedliwości. Ich dni są pełne niepewności i strachu, ale także determinacji i odwagi. Rozdział otwiera się sceną codziennego życia w okupowanej Warszawie. Bohaterowie, wśród których są Alek, Zośka i Rudy, stają przed wyzwaniem, jakim jest konieczność odpowiedzi na zbrodnie i pragnienie zemsty. Ich dni są pełne niepewności i strachu, ale także determinacji i odwagi. Bohaterowie, jako członkowie grupy, są odpowiedzialni za zbieranie informacji i koordynowanie działań. Ich umiejętności analityczne i zdolności organizacyjne są kluczowe dla sukcesu misji. W tym rozdziale widzimy, jak bohaterowie z determinacją i rozwagą prowadzą swoich przyjaciół przez niebezpieczeństwa, które czyhają na każdym kroku. W jednym z kluczowych momentów rozdziału bohaterowie biorą udział w akcji dywersyjnej. Ich zadaniem jest zdobycie ważnych dokumentów od Niemców. Mimo wielkiego ryzyka i strachu, bohaterowie działają z zimną krwią i precyzją. Akcja kończy się sukcesem, ale nie bez strat. Jeden z przyjaciół zostaje ranny, co dodaje dramatyzmu i pokazuje realia wojny. W trakcie rozdziału bohaterowie zastanawiają się nad sensem walki i ofiary, jaką każdy z nich musi ponieść. Ich refleksje są pełne bólu i smutku, ale także nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka o wolność jest trudna i pełna poświęceń, ale są gotowi na to, by Polska mogła być wolna. Ich myśli są przepełnione tęsknotą za normalnym życiem, za czasami, kiedy mogli być zwykłymi ludźmi, cieszyć się spokojem i wolnością. Bohaterowie marzą o pokoju, o świecie, w którym nie będzie wojny i cierpienia. Ich marzenia są jak balsam na ranę, są ukojeniem dla duszy zmęczonej walką. W tym rozdziale poznajemy także inne postacie, które wraz z głównymi bohaterami walczyły o wolność Polski. Każda z nich jest inna, każda ma swoją historię, ale łączy je wspólny cel i pragnienie wolności. Ich losy splatają się w jedną wielką opowieść o walce, odwadze i poświęceniu. Rozdział kończy się refleksją bohaterów na temat przyszłości. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka może ich kosztować życie, ale są gotowi na to poświęcenie. Ich myśli są pełne determinacji i wiary w zwycięstwo. Wiedzą, że walka o wolność jest najważniejsza i są gotowi oddać życie za Polskę. Streszczenie to jest jedynie krótkim ujęciem treści rozdziału, a pełne zrozumienie i aprecjacja dzieła Aleksandra Kamińskiego wymaga głębokiej analizy i refleksji. Kamienie na szaniec to nie tylko opowieść o walce i poświęceniu, ale także o przyjaźni, miłości i nadziei. To dzieło, które każde dziecko powinno przeczytać, aby zrozumieć, co to znaczy być odważnym, co to znaczy walczyć za swoje przekonania i co to znaczy kochać swoją ojczyznę. Rozdział 10. Kamieni na szaniec. Aleksandra Kamińskiego nosi tytuł Żywot i jest pełen emocji, dramatyzmu oraz głębokiej refleksji. W tej części dzieła poznajemy inną perspektywę walki o wolność, ukazaną przez pryzmat doświadczeń bohaterów w kontekście tragicznych wydarzeń i życia w czasach wojny. Żywot to słowo o wielu odcieniach, to życie w jego pełni, z jego radościami i smutkami. To tutaj, w cieniu tragedii i bólu, bohaterowie stają przed wyzwaniem moralnym, jakim jest dążenie do sprawiedliwości. Ich dni są pełne niepewności i strachu ale także determinacji i odwagi. Rozdział otwiera się sceną codziennego życia w okupowanej Warszawie. Bohaterowie, wśród których są Alek, Zośka i Rudy, stają przed wyzwaniem, jakim jest konieczność odpowiedzi na zbrodnie i pragnienie zemsty. Ich dni są pełne niepewności i strachu, ale także determinacji i odwagi. Bohaterowie, jako członkowie grupy, są odpowiedzialni za zbieranie informacji i koordynowanie działań. Ich umiejętności analityczne i zdolności organizacyjne są kluczowe dla sukcesu misji. W tym rozdziale widzimy, jak bohaterowie z determinacją i rozwagą prowadzą swoich przyjaciół przez niebezpieczeństwa, które czyhają na każdym kroku. W jednym z kluczowych momentów rozdziału, bohaterowie biorą udział w akcji dywersyjnej. Ich zadaniem jest zdobycie ważnych dokumentów od Niemców. Mimo wielkiego ryzyka i strachu, bohaterowie działają z zimną krwią i precyzją. Akcja kończy się sukcesem, ale nie bez strat. Jeden z przyjaciół zostaje ranny, co dodaje dramatyzmu i pokazuje realia wojny. W trakcie rozdziału bohaterowie zastanawiają się nad sensem walki i ofiary, jaką każdy z nich musi ponieść. Ich refleksje są pełne bólu i smutku, ale także nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka o wolność jest trudna i pełna poświęceń. Ale są gotowi na to, by Polska mogła być wolna. Ich myśli są przepełnione tęsknotą za normalnym życiem, za czasami, kiedy mogli być zwykłymi ludźmi, cieszyć się spokojem i wolnością. Bohaterowie marzą o pokoju, o świecie, w którym nie będzie wojny i cierpienia. Ich marzenia są jak balsam na ranę, są ukojeniem dla duszy zmęczonej walką. W tym rozdziale poznajemy także inne postacie, które wraz z głównymi bohaterami walczyły o wolność Polski. Każda z nich jest inna, każda ma swoją historię, ale łączy je wspólny cel i pragnienie wolności. Ich losy splatają się w jedną wielką opowieść o walce, odwadze i poświęceniu. Rozdział kończy się refleksją bohaterów na temat przyszłości. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że walka może ich kosztować życie, ale są gotowi na to poświęcenie. Ich myśli są pełne determinacji i wiary w zwycięstwo. Wiedzą, że walka o wolność jest najważniejsza i są gotowi oddać życie za Polskę. Streszczenie to jest jedynie krótkim ujęciem treści rozdziału, a pełne zrozumienie i aprecjacja dzieła Aleksandra Kamińskiego wymaga głębokiej analizy i refleksji. Kamienie na szaniec to nie tylko opowieść o walce i poświęceniu, ale także o przyjaźni, miłości i nadziei. To dzieło, które każde dziecko powinno przeczytać, aby zrozumieć, co to znaczy być odważnym. Co to znaczy walczyć za swoje przekonania? I co to znaczy kochać swoją ojczyznę?